cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję tego potwora, moi drodzy, bo inaczej nie można nazwać jednej z najwydajniejszych kart na rynku graficznym dla graczy, a jest to Palit z chłodzeniem Jetstream GTX 780 Ti. Zapraszam. Chłodzenie Jetstream widzieliście już, moi drodzy, na naszym portalu i to zastosowane na 780 Ti różni się niewiele. Wentylator środkowy również jest podświetlany. Podświetlanie jest na niebiesko. W sumie mamy ich 3 w dosyć charakterystyczny sposób wyprofilowanymi łopatami. Całość osadzona jest w wykonanej z tworzywa, obudowie z tworzywa matowego. Wygląda całość raczej skromnie w porównaniu do innych konstrukcji, ale nie o wygląd tutaj przede wszystkim chodzi. To, co ważne, moi drodzy, to ta karta w tej chwili jest oczywiście jedną z najwydajniejszych konstrukcji na rynku, o czym się zaraz przekonamy, ale przy tym układ chłodzenia Jetstream stawia na wysokim poziomie na kulturę pracy oraz niskie temperatury. Jak niskie? Zaraz się przekonacie. Co do wielkości tej karty, to jest jeden z moim zdaniem minusów konstrukcji, ponieważ o ile długość, jeżeli mierzymy całość oczywiście tutaj od śledzia, do końca układu chłodzenia nie przekracza nawet 30 cm, to jest około 28 cm. Tak, wysokość zajmuje ponad 2 sloty i tutaj musicie na to zwrócić uwagę. Całość chłodzenia stanowią 2 aluminiowe radiatory z miedzianymi ciepłowodami, które dodatkowo również pozwalają tutaj na chłodzenie sekcji zasilania oraz pamięci. Nie ma tutaj w zasadzie osobnych radiatorów, ponieważ te role tych spełnia wzmocnienie karty, taki powiedzmy odwrócony backplate, bardzo podobny do tego, co mamy na przykład w chłodzeniach referencyjnych i to on pozwala tutaj na efektywniejsze odprowadzanie ciepła z całej karty, a jednocześnie wzmacnia nam konstrukcję. Podpięć zasilających mamy tutaj 2, jedno i drugie 8-pinowe. PCB karty jest błyszczące, ale w ciemnym kolorze. Znajdziemy tutaj oczywiście mostek PCI Express razy 16 w standardzie 3.0 do połączenia z komputerem oraz 2 mostki do łączenia tej karty w konfigurację wielokanałowe SLI. Co do parametrów technicznych naszej testowanej karty GTX 780 Ti, przede wszystkim jednostek cieniujących mamy tutaj 2880, karta wykonana jest w 28-nanometrowym procesie technologicznym, ROP-ów mamy tutaj 48, jednostek TMU 240. Co do bazowego taktowania, to wynosi 980 MHz, ta karta więc już jest i tak delikatnie podkręcona, natomiast w trybie boost przekracza 1000 MHz, a dokładnie jest to 1046 MHz. Pamięci fizycznie taktowane są 1750 MHz, co efektywnie daje aż 7000 MHz. To są oczywiście GDDR-y piątki kości Hynixa, a pojemność pamięci to 3 GB, szyna 384-bitowa. Wyposażenie w porty wyjść wideo tutaj jest całkowicie standardowe, to jest 2x DVI, DisplayPort oraz port HDMI. Pozostała część śledzia zajęta jest tutaj przez otwory wentylacyjne. Moi drodzy, zanim przejdziemy tutaj do dalszej części testów, recenzji karty Palita Jetstream GTX 780 Ti, należy Wam się kilka słów wyjaśnienia i omówienia metodyki. Jak z tego co sądzę po niektórych komentarzach, wielu z Was po prostu w ogóle nie zagląda do tej recenzji tekstowej, gdzie cała metodyka jest opisana, a co z tym się również wiąże, należy to brać pod uwagę podczas interpretacji wyników naszych testów. Skupię się tutaj na dwóch zagadnieniach. Pierwszym, które zostało ostatnio kilkakrotnie poruszone, gdzie doszły mi sygnały, że po prostu no, są osoby, które kompletnie zdają się nie rozumieć stosowanej tutaj metodyki i posuwają się tak z interpretacją tych testów daleko, że na przykład zarzucają chociażby stosowanie uszkodzonych watomierza. A akurat tutaj chodzi o pobór prądu. Moi drodzy, musicie brać pod uwagę podczas interpretacji tych wyników, które ja Wam pokazuję oraz całego testu, metodykę. Zwróćcie uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Zarówno głośność, jak i pobór prądu są mierzone w konkretnych, technicznych, że tak to ujmę, ramach. Czyli pobór prądu jest mierzony podczas spoczynku, kiedy komputer jest nieobciążany, nie jest kompletnie nic wyświetlane poza samym oczywiście pulpitem, tak żeby określić minimalne zużycie. Taki pomiar odbywa się po około 10 minutach od włączenia komputera. W tym momencie się do tego pomiaru przygotowuje, więc i komputer jest również tutaj włączony, a na razie absolutnie nieobciążany.
Natomiast ten ważniejszy pomiar, czyli test poboru prądu podczas obciążania, nie jest wykonywany, podobnie jak na wielu innych portalach o tematyce komputerowej, podczas gier. I to jest bardzo duża, zasadnicza różnica. Ja Wam to oczywiście zaraz pokażę, jak to wygląda faktycznie w praktyce i dlaczego są takie różnice. Ja używam podczas tego właściwego pomiaru i ważniejszego, czyli podczas obciążania, programów syntetycznych. W przypadku karty graficznej jest to program FureMark, a w przypadku procesora TRAM95. To są programy, które cały czas starają się wydusić 100% możliwości z podkręconego, przypomnę jeszcze raz, również procesora oraz z karty graficznej po to, aby określić w miarę oczywiście moich możliwości i mojej platformy testowej maksymalne zużycie prądu. Różnica pomiędzy poborem prądu, który jest podczas testów syntetycznych, a podczas gier jest znaczna, a dzisiaj pokażę Wam jak znaczna. I druga rzecz, o czym musicie pamiętać, jest to pobór maksymalny, co nie oznacza, że jest to pobór, który jest przez cały czas na przykład gry. Nie. W związku z tym, że oczywiście podczas gry również nierównomiernie wykorzystywany jest i procesor, i karta graficzna, oczywiście to jeszcze zależy od tego, jakie mam ustawienia, podzespoły, również waha się pobór prądu, podobnie jak podczas normalnego użytkowania komputera. Dlatego musicie brać to pod uwagę i nie dziwić się, że wartości, które osiągam podczas swoich testów, są czasami znacznie wyższe od tego, co możecie zobaczyć na konkurencyjnych portalach. Kompletnym nieporozumieniem jest tutaj porównywanie wyników z testów zupełnie różnych platform i, co ważniejsze, zupełnie różnej metodyki. Drugim zagadnieniem, które omówię, które pokażę Wam i omówię metodykę testową, to jest, moi drodzy, pomiar głośności. Tutaj musicie brać pod uwagę kilka bardzo ważnych elementów, podobnie jak w przypadku poboru prądu. Przede wszystkim te pomiary wykonywane są przy otwartej obudowie. Dlaczego? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Ja nie oceniam głośności obudowy oraz jej potencjału wyciszenia pracy podzespołów, a interesuje mnie karta graficzna. Dlatego wyłączane są w miarę możliwości wszystkie wentylatory, które są w obudowie. To, co może zakłócić tutaj pracę chłodzenia karty graficznej, jest w miarę możliwości oczywiście eliminowane. I dlatego jest to przy otwartej obudowie, ponieważ sama obudowa ma bardzo duży, a często kolosalny wpływ na głośność pracy. Druga rzecz, związana poniekąd ze sprzętem pomiarowym i z jego dokładnością, no bo nie czarujmy się, ale Wolfcraft SL100 to jest bardzo podstawowy sonometr, a nie sprzęt profesjonalny, jest urządzeniem na tyle mało czułym, że w przypadku na przykład pomiaru, które miałyby oddawać rzeczywistość, ustawienie sonometru, jeszcze nie daj Boże przy zamkniętej obudowie, w odległości takiej jak powiedzmy ja bym tutaj siedział przy komputerze, to jest jakieś 60-70 cm, nawet i więcej, jest nie do pokazania i wszystkie karty wypadałyby niemalże identycznie. Dlatego odległość jest tak krótka, to jest zaledwie 30 cm. Mało tego, pokażę Wam również dzisiaj, jak przy niezmienionej prędkości obrotowej wentylatorów, ustawimy je sobie na sztywno i będziemy odsuwali sonometr, jak znacznie zmieniają się te wyniki w zależności od tego, jak sonometr jest ustawiony blisko tych pracujących wentylatorów. Żeby wyeliminować tutaj maksymalnie wpływ jakichkolwiek dodatkowych wentylatorów, no, których nie mogę wyłączyć, jak chociażby na przykład w zasilaczu, to tę prędkość obrotową wentylatorów ustawimy sobie dość znacznie tak, żeby karta była słyszalna, wyraźnie słyszalna. I zaczynamy sobie pomiary praktyczne. Moi drodzy, w tym momencie komputer jest całkowicie nieobciążony, natomiast jak widzicie, włączone są, chociaż chyba nie widzicie, ale włączone są w każdym razie wszystkie wentylatory, czyli tak jakby normalnie to było podczas przykładowo rozgrywki. Pobór prądu z gniazdka, nie przez komputer, bo tutaj oczywiście bierze również swój udział zasilacz, który ma określoną sprawność. W tej chwili wynosi około 90 kilku, niecałe 100 W, natomiast on, jak widzicie, również się waha w zależności od tego, co będę robił. On czasami podskakuje również i do ponad 100 W. Włączamy sobie grę. Słuchajcie, runda już jest załadowana. Postaram się postawić wattomierz tak, żeby było cokolwiek widać. Mam nadzieję, że on się nie przewróci, chociaż chyba się przewróci zaraz. Tak dodamy. O, tak będzie bezpieczniej i może będzie nawet coś widać. Jak widzicie, w tym momencie pobór prądu wynosi z gniazdka zaledwie 295 W przy, przypomnę, podkręconym procesorze. Teraz skacze, to jest trochę ponad 300. No i co? Malutko jak na 780 Ti, prawda? A różnica w porównaniu do tego, co mamy podczas chociażby tutaj naszych testów, jest co najmniej znaczna. Tak, moi drodzy, przedstawia się tutaj kwestia tych wartości. Może uda mi się wylądować. Okay, uciekamy. Ło, jeden, zabiłem się sam.
Watymierz pokazuje również wartości maksymalne, więc ja teraz będę tutaj troszeczkę grał i zobaczymy sobie, do jakich maksymalnych wartości tutaj nam się całość rozkręci. Może gdzieś się tutaj rzucimy. Dobra, niech będzie. Wir walki, ale tym razem pieszo. No i jak widzicie, przy podkręconym, jeszcze raz to podkreślę, procesorze i to wcale nie mało prądożernym, a dość znacznie prądożernym FX8320, pobór prądu przy GTX 780 Ti podczas gry to zaledwie 300 kilkadziesiąt wat w tym momencie. Jak widać, wartości wcale nie takie duże. Gdzieś do mnie strzelają, a ja kompletnie nie wiem gdzie. Ale chyba ten tutaj już zginął. Ok. Ale jest walka, jest walka. Natomiast nas nie interesuje w tym momencie ani ilość FPS, ani walka, tylko pobór prądu. Tak? Zrobimy teraz ustawienia na ultra. Do tej pory to były ustawienia średnie, czyli takie jak podczas normalnie pomiaru wykonywanych tutaj przeze mnie. Oczywiście sobie zapisujemy i wznawiamy. Tu już karta graficzna ma zdecydowanie więcej do roboty. I zobaczcie pobór prądu. To już jest ponad 400 W, tak? Przy podkręconym procesorze. Zobaczcie, jak duże znaczenie, chociażby w takim, wydawałoby się początkowo, można powiedzieć, mało znaczącym elemencie, ma właśnie ustawienie szczegółowości grafiki. Tym razem te wartości wahają się w granicach około 420 W. Ale wciąż różnica pomiędzy tym, co uzyskujemy teraz, a pomiędzy tym, co podczas testów pomiaru poboru prądu, jest znacząca nadal. Ciekawe, czy będę w stanie go... Aj, mnie dorwał. Moi drodzy, już troszeczkę pograliśmy. Sprawdźmy więc wartość maksymalną. 475,6 W. Jeszcze pokażę bliżej może, żeby było to na pewno dobrze widoczne. Przechodzimy z powrotem na wartość tymczasową. No i zobaczcie, że nawet jeszcze jest daleko do tego poboru prądu maksymalnego, tak? O, w tym momencie to jest na przykład niecałe 400 W. Jeszcze chwilę pogramy i zaraz włączymy sobie obciążenie syntetykami, czyli jednocześnie będziemy mogli wykonać tutaj na standardowy pomiar poboru prądu. Postaram się go ustawić z powrotem. O, 415 W. Natomiast stoi. No zobaczmy. O, zginął. Chciałem go unicestwić. Ale mnie unicestwili. I zobaczcie, że podczas normalnej rozgrywki to jest około 420 kilku wat na ustawieniach ultra. W tym momencie, jak widzicie, komputer z powrotem nie jest obciążany, powoli pobór prądu zaczyna wracać do normy. Natomiast no, nie damy mu tutaj za dużo odpoczynku. Od razu włączamy sobie obciążenie procesora programem Prime 95. Jak widzicie, od razu pobór prądu nam skacze i do tego dochodzi obciążenie grafiki. Dajmy się rozkręcić zestawowi i zobaczyć, jakie pobory prądu tutaj będą. I procesor, i karta graficzna są już obciążane tutaj od dłuższego. Procesor programu Prime 95, karta graficzna programu FureMark. Widzicie i obciążenie, i wykorzystanie karty graficznej. Zobaczcie na wattomierz. Jak widzicie, wartości już zdecydowanie wyższe, bo to jest ponad 520 W, nawet 530 momentami. Poczekam jeszcze chwilę i pokażę Wam wartość maksymalną. Tą, którą będziemy brali pod uwagę przy wynikach. No i zobaczmy teraz wartość maksymalną, do jakiej tutaj pobór prądu dobił. 544,2 W. Jak widzicie, różnica jest i to znaczna, ale też waha się w okolicy 520 przy takim ciągłym obciążaniu, więc to też nie jest cały czas maksymalnie 544 W, ale mnie interesuje ta właśnie wartość całkowicie maksymalna, ile da się tylko wydusić.
I przechodzimy od razu do wyjaśnienia drugiej kwestii związanej właśnie z metodyką, czyli do pomiarów głośności pracy kart graficznych sonometrem. Żeby pokazać, czym rzecz i jak ważna jest chociażby odległość sonometru od karty graficznej, od chłodzenia karty graficznej, obroty zostały ustawione na sztywno na 85%. To jest niecałe, jak widzicie, 2000 obrotów na minutę. Sonometr umieszczony jest w tym momencie tradycyjnie, czyli na wysokości karty graficznej i w odległości zaledwie 30 cm od karty graficznej. Ta odległość, jak widzicie, jest zdecydowanie mniejsza od tej, gdzie powiedzmy normalnie pracujemy i stoimy od karty graficznej. Ja się teraz wyciszę i zobaczmy, do jakich wartości wskaże nam sonometr. No moi drodzy, jak widzicie, waha się w okolicy 50 do 50,2 dB. Odsuńmy go teraz o tylko 10 cm. Wartości prędkości obrotowej wentylatorów niezmienione. Sonometr odsunięty o 10 cm, czyli w tym momencie znajduje się w odległości 40 cm od chłodzenia karty graficznej. Wyciszam się i sprawdźmy, czy jest różnica. Zobaczcie, moi drodzy, nieca 10 cm dokładnie, a wartości nie przekraczają już 50 dB. Odsuńmy go teraz od około 20 cm. Prędkości obrotowe cały czas niezmienione, natomiast tym razem sonometr znajduje się w odległości już 60 cm od chłodzenia naszej karty graficznej, a to jest i tak mniej niż normalnie najczęściej my siedzimy w porównaniu do karty graficznej. Ja się wyciszam i zobaczmy, jakie teraz będą wartości. No i w tym momencie te wahają się już w granicy około 47 dB. Jak widzicie, różnica znaczna, a tylko zwiększyliśmy odległość 30 do 60 cm. Sonometr, moi drodzy, teraz znajduje się cały czas w odległości 60 cm od karty graficznej, czyli tak jak był ostatni pomiar, gdzie wartości, przypomnę, wahały się w granicy 47 dB. Prędkość obrotowa niezmieniona, natomiast założyłem panel. Zobaczmy, jak duży wpływ będzie miała w tym momencie obudowa. Podczas pomiaru przy zamkniętej obudowie te wartości wahają się zaledwie w granicy 43-44 dB. I teraz sobie dokończymy testy według już standardowej procedury testowej. Oczywiście będzie to test temperaturowy karty graficznej oraz głośności. Zostaje już nam tylko pomiar głośności podczas karty, kiedy karta jest nieobciążona i obciążana, ale standardowo bez tutaj ustawionych na sztywno prędkości obrotowych. Ja sprawdzę najpierw sobie temperaturę otoczenia. Dzisiaj będzie cieplutko, dlatego też pod uwagę bierzemy deltę. A nie ta funkcja. ...25,6 stopnia, czyli jest naprawdę ciepło. I zobaczmy na naszą kartę graficzną. Prędkość obrotowa, jak widzicie, automatycznie tutaj na 48%, co odpowiada prędkości obrotowej wentylatorów około 1000-1100 obrotów, a temperatura karty przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia to zaledwie 31 stopni Celsjusza, czyli ta delta będzie relatywnie niska. I zostaje nam pomiar głośności dla karty nieobciążanej. Ja się wyciszam. ...43 dB, wartość najniższa. Moi drodzy, karta graficzna od dłuższego czasu obciążona, temperatura ustabilizowana, więc czas na odczyty. Temperatura, przypomnę, przy temperaturze otoczenia ponad 25 stopni Celsjusza, tylko 69 stopni. Wynik? Moim zdaniem rewelacja. Prędkość obrotowa wentylatorów to zaledwie 78%, co odpowiada około 1800 obrotom na minutę. Sonometr tradycyjnie umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej obciążanej. Ja się wyciszam. Sprawdźmy wartości. Około 47 dB.
No to jako, że teraz jesteśmy już po tych testach temperaturowych, poboru prądu, bierzemy się za gry. Moi drodzy, na pierwszy ogień idzie Battlefield 4. Najpierw rzućmy okiem na ustawienia graficzne. Tutaj wszystko na ultra, rozdzielczość Full HD. Wracamy do rozgrywki. To jest tradycyjnie linia kolejowa, Garmut czy jakoś tak, no, nieistotne. I na podkręconym do zaledwie 4 GHz procesorze MDX 8320, przypomnę, nowy procesor w platformie testowej. Ilość generowanych klatek na sekundę waha się, to jest oczywiście naturalne. Jak widzicie, w granicy tutaj od 70 kilku do nawet i ponad 100 klatek. Zobaczmy, gdzie my tam dojedziemy. Czy jadę z kimś, czy sam? Sam jadę. To jest ponad 90 w tym momencie. Może tam się udamy? A! Tego chyba się nie spodziewał. A może i się spodziewał. Trudno wyczuć. Okej. Okay. O, i w górę, w górę, w górę. Dobrze. Jest dobrze. O, słońce zachodzi. Będzie idealnie, bo będzie lepiej widać. Dostał. Ha. Dobry jestem. Nie no, żartuję, nie jestem dobry. To teraz może sobie zostawimy czołg. Wyjdziemy trochę na zewnątrz. Zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądało. U, ktoś mi czołg atakuje. O, już chyba nawet widzę skąd. A i dostałem, no. No, się mówi trudno. Zobaczmy, może będzie teraz jakiś śmigłowiec dostępny. Nie no, niestety. Ale samolot jest. No patrz, o jest, jest, jest. Co prawda tym to tam się za bardzo nic nie zrobi. Można tylko wozić. Ale jak już nie jest, to niech będzie. I tak jak obiecałem, na drugi ogień idzie Metro, Last Light. Sprawdźmy ustawienia graficzne. To są, moi drodzy, takie same ustawienia jak w przypadku normalnie testów i również będzie ten sam moment pomiarowy widoczny, Full HD, jakość wysoka. Wychodzimy sobie, czekamy tutaj na załadowanie świateł, gdzie to można wyłączyć. O, proszę, już mamy światełko włączone, to sobie wchodzimy teraz na klatkę schodową i będziemy wychodzili na powierzchnię. W tym momencie ilość generowanych klatek na sekundę waha się w okolicy od 120 do i czasami 170, jak widzicie teraz na przykład 160 kilka. Mam taki przerywnik filmowy. Wychodzimy tutaj do tunelu metra. Idziemy sobie tunelem metra. 140 kilka klatek, 130 kilka klatek. Nie będziemy zabijali potwora. O co? Niech sobie pożyje, ale w pustą czaszkę można strzelić. Gdzie jest nasza przyszła partnerka życiowa? Teraz się nauczymy maskę zakładać. No, dużych spadków nie ma. Myślę, że wcale nie ma. Zakładamy maskę i będziemy wychodzili na powierzchnię. I jesteśmy już na powierzchni. Tutaj oczywiście mamy większy teren, otwarty teren, więc jak można było się spodziewać, i ilość klatek na sekundę spadła. I to spadła dość znacznie, bo w tym momencie, jak widzimy, nie przekracza 100. Niebawem troszeczkę więcej akcji będzie. Zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądało. Przy okazji możemy podziwiać grafikę w grze, która, no, trzeba przyznać, że jest całkiem dobrze zrobiona. Teraz chyba gdzieś stąd coś nadejdzie. Zgadza się. A na takim otwartym terenie w okolicach 100 klatek na sekundę gra i w pełni komfortowa, i oczywiście całkowicie płynna. I moi drodzy, grid 2. Tutaj są zawody drift, ale najpierw rzućmy okiem na ustawienia grafiki. Ultra, nic się nie zmienia, tak jak w przypadku testu. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że dobre auto wybrałem. Tutaj najważniejsze to jest nabrać odpowiedniej prędkości. Ach, koca, kolizję dostałem.
a potem driftować i robić combo. I trzeba blisko słupków przejeżdżać. Jak widzicie, cały czas mamy po... ale dałem ciała. Ponad 120 fps, czyli tutaj nawet 120 Hz monitor bez problemu jest wykorzystywany. Ale było słabo. Będę to musiał powtórzyć. Ale gra, jak widzimy, całkowicie płynna. No moi drodzy, jesteśmy po testach tej karty. Testach, które myślę, że chyba nikogo nie zdziwią, ponieważ na chwilę obecną jest to najwydajniejsza karta w naszym zestawieniu. Pamiętajcie, że rozważamy tutaj oczywiście cały czas nową platformę testową. Nie ulega wątpliwości, że ta karta jest w stanie nam zapewnić płynną rozgrywkę w niemalże każdej grze i również przy zachowaniu najwyższych szczegółowości detali. Przy tym, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, karta ta jest relatywnie cicha. Mimo że prędkość obrotowa dochodziła do 80% podczas obciążania syntetykami, podczas gier jest jeszcze lepiej, to głośność, która nie przekraczała 50 dB, jest jak najbardziej na bardzo akceptowalnym poziomie. Moi drodzy, temperatury, ogromne zaskoczenie, niecałe 70 stopni przy obciążeniu syntetykiem i przy dużej, wysokiej temperaturze otoczenia. Zobaczcie na deltę, ta jest naprawdę bardzo niska i tutaj duże brawa dla Palita, ponieważ wykonał bardzo dobrą pracę. Co do poboru prądu, no tutaj oczywiście myślę, że chyba nikt się nie spodziewał niższych wartości poniżej 500 W. Oczywiście nikt z tych osób, które tutaj znają naszą metodykę testową i wiedzą, na jakich wartościach operujemy podczas obciążenia syntetykami. I pobór prądu na poziomie 540 W przy obciążonej całej platformie, delikatnie podkręconym procesorze, jest jak najbardziej do zaakceptowania. Tym bardziej, że to, o czym musicie pamiętać właśnie przy interpretacji tych wyników, że podczas gier te wartości są zdecydowanie niższe. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym teście. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. A osoby zainteresowane wynikami z wszystkich gier, pozostałymi nieomówionymi, zapraszam do recenzji tekstowej, do której link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!